macie kolejny właśnie przykład właśnie podobieństwa mitologii tak tej paraleli które zostało wykorzystane do napisania przez tutaj tych tekstów w cytowanym wcześniej ugaryckim w fragmencie okna pacu Baala na Cafonie, czyli Kafonie, są jednocześnie oknami w niebo, a więc jego święta góra jest utożsamiana z niebem. I ta podobna idea jest w księdze Hioba. Dlatego ta religia tutaj żydowska, która jest przedstawiona, i ten pięciąksiąg Mojżesza, który jest tutaj opisany, Ezdraż w ogóle dał narodowi Judei, Żydom. To jest właśnie religia pogańska, oparta właśnie tutaj na tekstach ogaryckich. I on rozciąga Safona nad pustką, na niczym nie zawiesza, nie zawiesza ziemi. Dach rozciąga nad pustką, ziemi niczym nie umacnia. Hiob, rozdział 26, wers 7. Właśnie tak jak tu w Biblii Tysiąclecia od 4 do 7 tutaj nie ma wersu, w piątym wydaniu już wersów jest więcej i w wielu innych wydaniach, typu y, y, Bibliach, typu y, Świadków Jehowy i tak dalej, tak dalej, część tych te, te wersje, wersje są, choć sami ci świadkowie Jachwe przyznali się, że wycięli też inne teksty, w drugą stronę. A więc czytamy dalej. Wizja proroka Ezechiela łączy w sobie cechy ciał kosmicznych i świątynnych. Z jednej strony Jahwe porusza się na rydwanie ciągniętym przez cztery zwierzęta, w słowie, prawdopodobnie symbolizujące wiatry, a rydwan jest niebia niebiańskim firmanentem, fir czyli rakia, rakuja. Na szczycie którego na tronie lapis lazuli zasiada chwała, jachwet. Się zbliżamy już do kolejnego określenia. Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący rozpostarty ponad ich głowami. Tu mamy też opisane to w Ezekielu, rozdział tak, prosto Ezechiela rozdział pierwszy, wers drugi. Z drugiej strony później Ezechiel widzi, jak ta sama chwała Jahwe, w cudzysłowie, opuszcza święte świętości, czyli świątyni jerozolimskiej, i przenosi się na górę oliwną w rydwanie opisanym wcześniej, tutaj, który Ezekiel opisuje. Lądowanie Boga Jachwe, właśnie w Rydwanie. Nas, cytuję. Następnie chwała Jachwe uniosła się z nad Cheruba, inaczej jest też opisane jako Keruwa, do progu świątyni, a świątynia zaś napełniła się obłokiem, czyli dymem w niektórych wersjach, i dziedziniec był pełen chwały Jachwe. Rozległ się szum skrzydeł Cherubów, aż na dziedzińcu wewnętrznym, podobny do głosu Boga Wszechmogącego, gdy przemawia. A chwała Jachwe, odeszła do progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Wtedy cheruby rozwinęły skrzydła, i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Dosłownie zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy domu Jachwe, a chwała Boga Izraelskiego spoczywała nad nimi. Była to ta sama istota którą pod Bogiem Izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cheruby, a każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych twa samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar, a każdy poruszał się prosto przed siebie. Ezekiel, rozdział 10, wers 4 i 18 do 23. Tak? No to już widzimy, co to za istota ten Jachwe Żydowski, który ich nawiedził w drodze właśnie przez pustynię, i oni to powiedzieli. Ci co z Egiptu, część tych uciekinierów dotarła tutaj na tereny dzisiejszego południowo-zachodniego Izraela, tam właśnie te, w te trzy rejony Edomu, tak? Midian. I opowiedzieli właśnie takie historie. A więc. Omówiliśmy sobie teraz trzy, trzy rodzaje poglądu na wygląd Jachwe tutaj w Biblii. To teraz, czymże jest ta chwała Jachwe, która się unosi, która wypełnia wszystko, wypełnia hałasem świątynię? Jak już wspomniano, chwała, zapiszę wam tutaj, jak się to pisze, to jest to słowo ważne, które jest właśnie używane w tych tekstach. Takim podkreśnikiem B. To jest chwała Boża, bo w taki sposób jest ona opisywana, mam nadzieję, dobrze widać. Jeszcze raz pokażę, żeby nie było. Kabot jest własnością świątyni Jachwy. Ta ognista aureola, która otacza ciało Boga Izraela, zauważcie, co to mówię, jest napisane Bóg Izraela. To nie jest Bóg Chrześcijan, y, przepraszam, to nie jest Bóg Słowian. To nie jest Bóg Słowian, to jest Bóg Bliskiego Wschodu. I nie dzisiejszego Izraela, tylko Izraela, który nie był na, był na południe, na południowy zachód od dzisiejszej Palestyny. Także dzisiejsi Żydzi nie mają w ogóle prawa być i mordować Palestyńczyków. W ogóle nie mają prawa takiego. Ale nieważne, skupmy się tutaj na. na tym, na tej polemice naukowej, trzymającej się, jak widzicie, słowo w słowo Biblii. A więc, jak już wspomniano, ta chwała kabot jest własnością świątyni Jahwe. To ognista aureola, która otacza ciało Boga Izraela. Ognista skorupa Jahwe emanuje blaskiem noga lub zohar tak jest określana który z kolei jest otoczony chmurą anan która chroni ludzi przed śmiercionośnymi skutkami boskiej chwały. Chroni ich. Rozumiecie? Co wam to daje logicznie do podpowiedzenia? Ja nie muszę nic wymyślać. Coś się unosi, coś ma was chronić przed tym, że jak się unosi, żeby was nie, nie zabiło. Czyli jakiś pojazd, tak? ten rydwan, który opisywał tutaj Ezechiel. Księga proroka Ezechiela zawiera najbardziej szczegółowy opis pojawienia się Jahwe, odzwierciedlający jego kapłańską koncepcję, czyli źródło kapłańskie. Ezechiel był kapłanem, tak? Po raz pierwszy Ezechiel rozważa pojawienie się Boga Izraela w 593 roku przed naszą erą, według tej akademickiej chronologii. Na Kanale Hobar łączącym Tygrys i Eufrat w pobliżu Babilońskiego miasta Nippur. Zaraz Wam przeczytam, pokażę Wam gdzie to jest, żebyście mieli pogląd. Tam był starożytny właśnie kanał, tak. W miejscowości Nippur. O, pobierz. Do źródła. To żeśmy przerabiali. Dobrze. O. Nipur, proszę bardzo. Tutaj. W 593 roku na kanale Hobar łączącym Tygrys i Eufrat. W pobliżu babilońskiego miasta Nippur, tak oto opisuje Ezekiel, patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny, nadszedł od północy wielka chmura, anan i ogień płonący oraz blask, tak zwana noga, dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś. Jeszcze przybliżę, może będzie też lepiej. Oj. Tak starożytny kanał właśnie tak przebiegał przez miasto Nippur. Fratem. A więc teraz zobaczcie, jak dokładnie Ezekiel to opisuje tutaj w Biblii. Ja nic nie dołożyłem, nic nie wymyśliłem. A więc patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nacze do północy. Wielka chmura, to jest w tekście oryginalnym Anan, i ogień płonący oraz blask noga dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś, jak żar rozdanego kruszcu, ze środka ognia. W pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Pamiętacie, bo już przytaczałem ten fragment z Ezekiela, Eze, 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 Ezehiela, rozdział pierwszy, wersy od czwartego do piątego? Dalej, ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co robiło wrażenie kamienia szafirowego, i miało kształt tronu, a na nim jakby zarys człowieka osoby. To jest tutaj tekst, był użyty jako właśnie wersji Adam. Następnie widziałem coś jakby kolor żar rozlanego krustu, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra i w dół od tego, co wyglądało jak biodra widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. To jest w wersji noga. Jak pojawienie się tęczy na obokach w dzień deszczowych tak przedstawia się ów blask. Wiem, że to brzmi jak polskie słowo noga. Dookoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Jachwe. Ezekiel to napisał w rozdziale pierwszym w wersach od 26 do 28. Później Jachwe ukazuje się Ezekielowi, który siedzi w domu z głowami babilońskiej społeczności żydowskiej i zabiera go do Jerozolimy. Cytuję. Kiedy roku 6, 5 dnia 6 miesiąca, siedziałem w moim domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka jak Pana. Patrzyłem, a oto była tam istota podobna do postaci człowieka. I tu jest w tekście napisane jako Jeś, czyli to I-S z apostrofem. W dół od tego, co wyglądało na Biodra, powyżej od tego, co wyglądało na Biodra, było coś w rodzaju blasku, czyli Zohar. Przez samocha, jak rozlany kruszec. Czyli co? Wyciągnął coś w rodzaju ręki i uchwycił mnie za włosy na głowie, a duch podniósł mnie w górę między ziemią i niebo i w boskim zachwyceniu zaprowadził mnie w wizjach bożych. Marot Elohim do Jerozolimy. Oto tam chwała Boga Izraela, taka sama, jaką widziałem na równinie. Ezekiel, rozdział ósmy, wersy od pierwszego do czwartego. Widzicie? O, jak był wysoki ten Jachwę, skoro go wziął za włosy i go podniósł i on to właśnie ujął, że to chwała Boga go uniosła. Potem do Jerozolimy. Wizja Ezekiela jest nie tylko najbardziej kolorowym, ale prawdopodobnie najwcześniejszym opisem tak zwanej chwały Jahwe jego rydwanów w tekstach w Biblii Hebrajskiej. Przednie słowo, kabot, które wam pokazywałem, tak, to słowo, kabot, który jest w wielu właśnie takich tekstach. Było używane w żydowskich i przedhebrajskich źródłach kananejskich w znaczeniu rozgłosu, sławy, wielkości. Idea chwały jako ognistej aureoli została najwyraźniej zapożyczona przez Ezekiela od babilończyków, którzy nazywali go akadyjskim Melamum, czyli takie szum, me elam. Świadczy o tym szereg cech Teofanii, czyli właśnie tej teologii opisanej przez żydowskiego proroka, której rdzeniem jest wizja bóstwa siedzącego nad firmamentem, jak już wspomnieliśmy wcześniej. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co robiło wrażenie kamienia szafirowego, miało kształt tronu, a na nim jakby zarys człowieka osoby Adam. Następnie widziałem coś jak kolor żar rozdanego krustu, który wyglądał jak ogień wokół niego, ku górze, od tego co wyglądało jak biodra i tak dalej, i tak dalej. To jest Ezekiesz, tak? Ezechiel, rozdział pierwszy, wersy 26-28. Zobaczcie. A więc słowo, które w oryginalnym języku hebrajskim tłumaczymy jako lapis lazuli, brzmi jak sapir. Sapir i często jest tłumaczone mylnie przez słowo szafir. Tak, i jednak kamień, który dziś nazywa się szafirem, otrzymał tę nazwę dopiero w XV wieku naszej ery według nauki. Tym bardziej wcześniej opisywano coś innego, a wcześniej to słowo nazywało się lazuryt lub lapis lazuli. I jako bursztyn tłumaczymy hebrajskie słowo haśmal. Dlatego się odnosimy do hebrajskiej, bo to jest Biblia hebrajska, to nie jest Biblia Słowian. Żadna. Haśmal, tak? To było to słowo. Żeby nie było. Aha, z kropką. Hmm. Haśmal. Dobrze, dobrze. Tak? To jest bursztyn. Hebrajskie słowo. I właśnie ono się w tekstach też, właśnie w których tłumaczeniach pojawia, ale nie Sapir niektórzy pisali i przez to właśnie tłumaczone jako Szafir. A co jest niemożliwością, bo dopiero od XV wieku, to są czasy kontreformacji u nas, tak? Byśmy powiedzieli. W Europie. Tym bardziej wcześniej opisywano coś innego, a wcześniej to słowo nazywało się lazul, Lapis Lazuli. I więc właśnie to słowo haśmal, bursztyn, tak? Hebrajskie słowo. W Biblii hebrajskiej występuje tylko trzy razy. A wszystkie te trzy razy znajdują się tylko w księdze proroka Ezechiela. A kontekst nie pozwala. Na wyjaśnienie jego znaczenia. W septuangicie jest tłumaczone język, na język grecki jako elektron. Możecie sobie wpisać inaczej, byśmy powiedzieli elektron, tak? To tak jest w greckim pisane. Jak jest w greckim pisane, to słowo tłumaczone też jako elektron. To jest po grecku, septuangity w Biblii greckiej. Czyli elektron, po naszemu słowiańsku elektron byście powiedzieli. Co może oznaczać także bursztyn ja, lub elektrum stop złota i srebra. Trzecim, drugim, od III do, do II wieku przed naszą erą zwykle jednak oznaczał bursztyn. A jego zmianka, ten elektron, obok lapis lazuli i haśmal hebrajskie sugeruje, że jest to bardziej półkamin szlachetny. Najbardziej prawdopodobna etymologia wywodzi się z metatezy od akadyjskiego słowa el me to akadyjskie słowo, bo to akadyjczycy donieśli, kiedy Żydzi właśnie ten pięcioksiąg sobie ofiarowali. Ezras właśnie rozwiał kuczy, a te wszystkie kredy specjalnie mi znikają. Elme, Eś, czy czytan, Esium. Albo właśnie. się nie zmieściłem, czyli hebrajskie i akadyjskie. El mesium, el mesium, to znaczy właśnie tutaj bursztyn, by było bardziej w tym właśnie kierunku, tak, to pokazuje. Które wizje Ezekiela od dawna potwierdzają pogląd, że był całkowicie jedno, wyjątkowy, jednak w 1931 roku, czyli dosyć niedawno, Prawie 100 lat temu. Po raz pierwszy ukazała się tabliczka klinowa, przechowywana w Berlinie. Nie mogłem znaleźć akurat tej tabliczki, ale jest opisana ona i opinia ta mocno się zachwiała. Ta tabliczka miała numer NIP, jak NIP, tak? 8917, albo VAT. Dosłownie tak brzmi: 87, 8917. I to było w Muzeum Worderazist. A, Worder z muzeum, datowany na koniec drugiego, początek pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Zawiera kilka mistycznych tekstów babilońskich. Kolofon ostrzega przed swoim ezoterycznym charakterem. Tak, czyli ta tablica miała tak opisane, to jest z 1931 roku. Sekret wielkich bogów, ten, który wie, Niech otworzy ten, który nie wie, niech nie widzi. Rozumiecie? Czyli ten, który wie, niech otworzy, a ten, który nie wie, niech nie widzi. Pireisti, ileni, rabuti, mudu, mudua, likalim, la, mudu, ay, lmur. Jeden z tekstów opisuje wszechświat w tym trzy niebiosa stworzone przez Marduka. Górne niebo wers 30 górne, na tej tablicy górne niebo z kamienia luludanitowego to niebo an włożył do niego 300 igigów. Wers 31 Środkowe niebo z kamienia sagilmud to niebo igigi pan to jest Marduk siedział tam w królewskim spoczynku mach na Tron, teraz wers 32 z tej, ta, tej tabliczki, odczytany w 31 roku. Tron, czyli bara z kamienia lapis lazuli, w środku zapalił lampę z bursztynu. El me esi. El me esi. Czyli dosłownie to, co to jest w akadyjskim, tylko z oddzielone. Elm. Widzicie tutaj? To jest 30. El. Me, czyli tabliczkę, tak? I to S czytane, i tutaj była tylko, że jest dopisana literka, zamiast yy, po tym si jest dopisane coś takiego, czyli L, M, E, i si. Tak jest na tej tablicy klinowej napisane. I wers 33. Niższe niebo z Jaspisu to niebo, na którym umieścił konstelację bogów. I jeszcze raz przypominam, ta tabliczka ma numer, jeżeli ktoś znajdzie zdjęcie, będę bardzo szczęśliwy, VAT 8917 na podstawie właśnie tutaj wersów 30 33. Podobnie jak wizja Ezekiela, ta tabliczka, odkryta w 31 roku, przedstawia bóstwo siedzące nad sklepieniem na tronie Lapis Lazuli w bursztynowej po Świacie. Czyli to, co Ezekiel napisał tutaj. Wykluczony jest przypadkowy zbieg okoliczności, a także wpływ źródła hebrajskiego na źródło babilońskie, ponieważ tekst babiloński jest o kilka wieków starszy od hebrajskiego. Tak żeśmy mówili o Zendaście, a Weście starsza jest od Biblii Hebrajskiej. Jak już wspomniano, wszystkie trzy zmianki o bursztynie, te w Biblii Hebrajskiej przypadają na księgę proroka Ezekiela. Nigdzie więcej tego nie ma. A wszystkie trzy są używane do opisania bóstwa, stąd te fragmenty powinny brzmieć. I ujrzałem, a oto nadszedł gźmiący wiatr z północy, wielką chmurę, wirujący ogień oraz blask dookoła jest, a od środka przypomina barwę bursztynu ze środka ognia. Ezekiel, rozdział pierwszy, rozdział pierwszy wers czwarty. I widziałem, jakby kolor bursztynu, jakby rodzaj ognia wokół niego, z widoku jego lędźwi i z góry, z widoku jego lędźwi i z dołu. Widziałem, jakby to był rodzaj ognia i blask wokół niego. Ezekiel, rozdział pierwszy, wejszy siódmy. Tak brzmi wtedy, jeżeli właśnie to słowo wreszcie zastosujemy. I ujrzałem, a oto podobieństwo, jakby wyglądało, jakby człowieka z wyglądu jego lędźwi i od dołu ognia, z jego lędźwi i z góry, jak gdyby forma blasku, jakby barwa. Bursztynu Ezekiel, rozdział ósmy, wers drugi. Zamiast tego rozlanego krustu, tak? Mamy bursztynu. I w tekstach talmudycznych rozważania na temat natury haśmal są zabronione nie niewtajemniczonym pod groźbą śmierci. Tak więc traktat Hagigi, 13b, zawiera opowieść o młodym mężczyźnie, który pojął naturę tej substancji, po czym spalił go ogień, który wyszedł z Haśmala. Teraz wiemy, że jest to bursztyn, który jest choć na Bliskim Wschodzie był wielką rzadkością, wciąż tam był znany i mógł być dostarczany nie tylko z Europy Północnej, ale z każdego regionu bogatego w bory sosnowe. Z tym tu od nas, tak, z nadbałtyku. Być może Akadyjczycy nawet wiedzieli o jej pochodzeniu, w żywicy sosnowej, sądząc po poemacie Zerry, koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą, w którym Marduk oświadcza, że w czasie potopu jest on drzewami mesium, które dają. Bursztyn zmienił miejsce i nikomu nie otworzył swojego nowego miejsca. Esia mesi el mesi. Asherashun unakirma ul ukalim I to jest tutaj igigi rozdział 148, w innym miejscu tego samego wiersza wspomina, wspomina się o czystym bursztynie el mesiu, ebba inaczej, najwyraźniej niezbędnym do zdobienia pomnika Marduka, jest to gigi rozdział 167 oraz o bursztynowej piecięci kunukki el mesiu, tak, o w sumie tylko el mesiu zamiast i Mamy tutaj. Tak. Jest pieczeń z bursztynu. Kunuki no. el To s z apostrofem jako eś. Pamiętacie się, czyta? Eś, aś, aż to co mówiliśmy w pierwszej części. Także widzicie. Palestyna, ale w ogóle te regiony były ciągle podbijane albo przez Egipt, albo Syrię. Tak? I te istoty, które się pojawiły wtedy, jeszcze raz powtarzam, wyciągnęły sobie lud właśnie e, tych Żydów z Egiptu, po to, żeby im służyły, i to jest napisane w Biblii składali im jemu ofiarę. Nie ludy słowiańskie. I co nam się wmawia? Tak samo mówię o kulcie maryjnym. Kult maryjny to jest nic innego jak kult przyniesiony yy, Czarną Madonę nam krzyżacy podarowali i właśnie od tego momentu jest bardzo źle. Kult maryjny to nic innego jak kult bogini matki, żony Baala byśmy powiedzieli. Także wiem, co mówię z pełną świadomością, bez obrażania nikogokolwiek, bo mówię to w sposób świadomy po prostu. I co to czuję? Bóg to jest właśnie to światło. Bóg to jest wszystko, co mnie przenika razem, w jedności, ta macierz, aspekt męski, aspekt żeński w rodzie, połączony w jedności. My jesteśmy właśnie wszyscy połączeni Bogiem, byśmy powiedzieli. Bóg nas tworzy, tak? Dlatego mówimy. W innym miejscu tego samego wiersza tutaj jest, mówimy o Iji. Wspomina się o czystym burszczynie Elmesiu Eba i o właśnie tej burszczynowej pieczęci Kunuki Elmesiu którą Marduk zawiesił na szyi Anu. W hymnie do Boga Nergala z czasów Achemenidów, tak, to jest AO, o tej numerze, właśnie o Achemenidach, księga Achemenidów, 17642. O, to jest taka długa liczba. Jest powiedziane, że Lanici Nergala są jak bursztyn, jak błyskawica na policzkach. Esia, Nergal, Elmesiu, K, Esiu. Kima, Birki, Itanarbik, Lete Od 11 do 12 wers. Oczywiście w Babilonii bursztyn kojarzył się z bóstwami i ich wizerunkami, co tłumaczy jego zmiankę przy opisywaniu bóstwa w wizji tego pana. Kapłana, byśmy powiedzieli Ezechiela. Bo tylko w jego wizjach to jest wszystko. Jednak podane paralele to nie wszystko, co łączy wizję żydowskiego proroka, ze wskazaną na przykład tabliczką babilońską. W teofanii Ezechiela, czyli w tym wychwalaniu tak teologii, niebiańskie sklepienie, na którym siedzi bóstwo, niesie rydwan, do którego zaprzężone są fantastyczne zwierzęta. Cytuję. Po środku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd. Miały one postać człowieka, każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nie zwracajmy uwagi, ten piosenka z celebryci, co robią i tak dalej. Słuchajcie, oni mają jakieś swoje ideologie, wyciągają sobie właśnie takie kawałki. I, I właśnie w ten sposób robią, że depcze Biblię, ale Biblia opisuje właśnie tych bożków, w których oni wierzą. Także dla mnie nie istnieją ci celibryci. Po prostu niech sobie, sobie robią swoje, ja tam, nie, oni nie obchodzą. Nie interesujecie wy, tak? A więc dalej czytamy, oto ich wygląd, miały one postać człowieka, każda z nich miała po cztery twarze, po cztery skrzydła, nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stopy cielca, lśniły jak miedź czysto wygładzona, miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza ich miały taki wygląd, każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony z czterech miała oblicze wołu byka i oblicze orła. Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. I to mówi nam Ezekiel właśnie tylko, tylko Ezekiel w rozdziale pierwszym wersie od pi 5 do 7, wers 10 i wers 15. Także na tablicy tej, której wam powiedziałem o tym numerze VAT 8917, 17. Y z Worder Aziatischen Muzeum zacytowany opis Trzech Niebios jest bezpośrednio poprzedzony opisem boskiego rydwanu. Czyli tam teraz cofniemy się, bo tam powiedziałem wam te wersy 30, 31. na tej tablicy to teraz przetłumaczone przez naukowców wersy od 24 do 27. Rydwan elamicki bez siedzenia niesie zwłoki szary. 25 wers. Oni, którzy są do niej zaprzężeni, to duch Anzu. 26. Król na Rydwanie to król wojowników Lord Ninurta. I 27. Oszalały kapłan, który zna, z nim stoi, wyrwał języki Anzu i trzyma je w ręku. co są to wersy właśnie z tej tabliczki 89-17 w tym muzeum. Od 20, wersy od 24 do 27. Anzu w mitologii akadyjskiej to Fantastyczny potwór, najczęściej przedstawiany jako pół orzeł, pół lew. Jego zabójstwo przypisywano zwykle Bogu, Ninurcie, a w późniejszych tekstach Mardukowi. I w tym tekście widzimy mnóstwo Ninurta, być może utożsamiane tutaj z Mardukiem. Jadące rydwanem konie, które go ciągną, to duchy Anzu, czyli pół orła, pół lwa. Ezekielu, napisane. Pół, jedna twarz miała pół człowieka, pół lwa, druga pół człowieka, pół. Orła. Czyli znowu odniesienie do Babilonu. Z cechami półbyka, półczłowieka, pół człowieka. To jest lamasu. A skąd Ezdras wrócił i odbudowali niby właśnie Jeruzalem, zakazane? A odbudowali, to znaczy zbudowali. Z Babilonu. To już wiecie, skąd jakie teksty dołożono. Tak, Kadyjczycy na stelach perskich donieśli, że Żydzi jakieś święte pismo w końcu przetłumaczyli, zrozumieli jego język i dołożyli, sfałszowali je, czyli dołożyli swoje historie i wrócili z Babilonu na Bliski Wschód, niby odbudowywać Jeruzalem. Choć już wiemy, że wcześniejsze pierwsze Jeruzalem tak naprawdę to była wieś, a to nie było żadne wielkie państwo, tak samo jak wymysł Wielkiego Królestwa Dawida i Salomona. Nie wspomniano tutaj w tej tablicy fantastyczne zwierzęta, które łączy cechy pół orła, pół lwa właśnie to jest Anzu. Co Wam powiedziałem, to łączy z tym opi opisem Ezechiela z cechami pół byka, pół człowieka to jest Lamasu. Z tego, co zostało powiedziane, możemy wnioskować, że żydowski prorok Ezechiel miał dostęp do ezytorycznej nauki kapłanów babilońskich, co było niemożliwe bez jego bezpośredniego udziału w życiu religijnym Babilonii. I przyjął tę naukę jako swoją. Teofania, opisana w pierwszym rozdziale księgi proroka Ezechiela, według formalnych znaków, to Teofania, czyli teologia Marduka jadącego Rydwanem, zaprzężonym w konie w postaci Anzu i Lamasu. Świadczy to na korzyść punktu widzenia, zgodnie z którym pojęcie chwały Pana jako ognistej aureoli. Wprowadzonej przez Ezechiela do teologii żydowskiej i tym samym do teologii katolickiej ma pochodzenie akadyjskie. I na koniec Wam pokażę właśnie tą asyryjską płaskorzeźbę przedstawiającą bitwę Ninurta Anzu. Tak? Na pewno, żeście o nieraz raz widzieli. I co Wam to przypomina? Tak, istota ma ręce, ma cztery skrzydła. Jest pół lew i pół-orzeł wcześniej, tak? Ale tutaj jest tu o właśnie o bitwę właśnie z Ninurtu. Także tak się przedstawia. Według Biblii nic nie dodałem ani mojego słowa. Tylko badania naukowe z tekstów ugaryckich, które mam na szczęście od doktorów pobrane w wersji PDF, na szczęście, bo prenumeruję pewne czasopisma naukowe, i plus te odkrycia, które wreszcie Żydzi się odważyli pokazać które odkryto 3-4 dekady temu które pokazują, że tutaj zawarte wszystkie mitologie są po prostu Babilonu, akadyjskie, właśnie. Kananejskie. Także z całym szacunkiem dla każdej istoty Bożej, jakbyśmy to powiedzieli, panie, jeżeli pan tu jest, pani Grzegorz Braun jest, będę cały czas powtarzał, to co pan robi w tym momencie, tworząc Matkę Boską Gercwarską i jakąś zbiórkę na nią, to jest nic innego, jak kontynuowanie kolejnych kultów bogini i rozdrabnianie ludzi po prostu na części, wprowadzanie ludzi w zupełnie winny świat i świat tak zwanego ciągle wprowadzania w poczucie winy i grzechu. To jest niedopuszczalne. Jeżeli Pan tu jest. Co Pan Niech. robi? Niech Bóg, źródło, światło, dla, dla Słowian rod, dla chrześcijan Jezus, światło, Bóg jako jako światłość, niech zawsze będzie z wami. Bo to są, my nazywamy tą samą światłość i nie Akasza. Nazywamy po prostu innymi nazwami, nazwami ojczystymi. Dzisiaj, w kolejnym odcinku, cytując słowo, słowo Biblię, czy wersja e, piąta, czy pierwsza i tak dalej, wszystkie mają ten sam kontekst. Nie są. Naszym pismem świętym. A kult maryjny, będę powtarzał, jest przyniesiony przez krzyżaków tutaj wraz z Czarną Madonną. Jedynie prawosławie wcześniejsze, które było asymilowało święta słowiańskie, czyli związane z Matką Naturą Ziemią, przetłumaczyło Biblię na słowiański język, pozwalano nam się modlić do naszych wizji, bogach, nazwijmy. Będę cały czas mówił. Nazwy bogów to są nazwy sił fizycznych, które na nas działają. Zapraszam Was do szóstej części, w której zajmiemy się lokalizacją, gdzie będzie lokalizacją Jahwe, czyli Biblia hebrajska, gdzie rozpoczyna się od kapłańskiego opisu stworzenia świata w Księdze Rodzaju i będziemy o tym właśnie mówili. Tak samo jak w, w, podobną właśnie do wiersza asyryjsko-babilońskiego Enuma Elish, była budowa domu dla Boga Stwórcy i wprowadzenie go do tego domu. Zapraszam was bracia i siostry, zapraszam wszystkich do następnych części. Jakże trudnego tematu. Ale dopóki ten temat nie zostanie wyjaśniony do końca, Będziemy w takim bagnie, w jakim jesteśmy. Panie Brown, jeżeli panie Brown, tutaj jesteś jeszcze, to powiedz, dlaczego Kościół katolicki milczy, dlaczego Kościół wypił się na ludzi, dlaczego Kościół nie odpowiada za swoje grzechy, za swoje winy, za wprowadzenie ciemnoty w XVIII wieku, co na podstawie XVIII wiecznych książek spisanych przez świadków, co jezuici tu wyczyniali na terenie Rzeczpospolitej, paląc dzieci. Paląc dzieci od roczku do 6 lat, opowiązania, zapowiązania niby z szatanem. Także dzisiaj wadeję dalsze dowody, że tu, tak jak mówią na nas, na Słowian, mówią właśnie y, tu katolicy, chrześcijanie, poganie, to właśnie ta religia, którą oni wznają, którą klepią regułki, ty, który wziąłeś mnie z domu niewoli z Egiptu, to są właśnie źródła pogańskie według Waszej teofanii, teologii.